Witam wszystkich z tej strony Tola i witam Was w kasowych wyzwaniach. Tak, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze pod poprzednim odcinkiem i cieszę się bardzo, że chcecie oglądać tę serię, tak samo jak i Młody kontra Gra, bo wracamy właśnie do tej serii również. I dzisiaj, moi drodzy, tak jak mówiłam, będę robiła Ugly to Beauty. Tak, pamiętajcie też, moi drodzy, że na ten hashtag, tak jak tutaj widzicie, wpisujemy sobie kas Tula. Możecie też robić simów właśnie do Ugly to Beauty, jak najbardziej, moi drodzy. No i oczywiście do Mody kontra Gra. Zresztą wszystko macie w opisie, że musicie wpisać ten hashtag. Możecie też udostępniać u mnie na grupie, link też jest w opisie. Wszystko znajdziecie w opisie, moi drodzy. Ale dzisiaj, moi drodzy, będziemy robić tutaj tę simeczkę. Proszę bardzo, Daisy Ugly to Beauty, bardzo ładnie. Tak, pamiętajcie, żeby też w tytule napisać. I tutaj proszę bardzo, tutaj jest twórca. I Daisy od zawsze pragnęła pomagać ludziom i światu. Niestety z powodu jej wyglądu nikt nie chce jej... Nie chce od niej pomocy. Pomoże spełnić jej marzenia, aby wreszcie mogła pomagać innym. Po skryptum Daisy uwielbia kwiaty i kolor niebieski, moi drodzy. Tak, więc oczywiście będę starała się kolor niebieski gdzieś tutaj przemycić, tak samo jak kwiaty, ale zobaczcie, po prostu tak mi się podobała ta simka, jest mega, jest świetnie zrobiona. Tutaj i te ubrania są tak mega dobrane, jest po prostu genialna, zobaczcie. Ten makijaż jest przyjaciółką świata. Jest wesoła, geniusz i jest dobra. Zobaczcie, jak ona wygląda. Jeszcze szybko Wam tutaj pokażę kolejne jej stroje. Proszę bardzo, bo tutaj każdy strój jest przemyślany, moi drodzy. Proszę bardzo, dobrany, tak. Zobaczcie, jakie piękne serduszka to ma. Wow. No na imprezę to tutaj poszalała Daisy. Nie ma co, ojejku. Zobaczcie, to no po prostu jest mega. Strasznie mi się ta zimka podoba. Jest po prostu genialna. I oczywiście zachęcam Wam też do pobierania i spróbowania się w tym wyzwaniu, żebyście zobaczyli, jak Wam pójdzie. Ja teraz tutaj tak, zdejmę jej niestety to wszystko, ten piękny makijaż i tak dalej, żebyśmy jej się przyjrzeli, jak ona tutaj wygląda. Ile pracy nas czeka, to też jej zostawię, zobaczcie. Jakie ma stopy, no i tak, i zobaczcie ten nos i tą brodę, o masakra, już widzę, że to wcale nie będzie łatwe tak naprawdę, no ale oczywiście spróbujemy, także ja ją sobie teraz wszędzie rozbiorę, no i spróbujemy tutaj troszeczkę ją zmienić i będę pamiętała właśnie o kolorze niebieskim i kwiatach, także dobrze moi drodzy, ja już teraz zabieram się do pracy, a Wy zobaczycie efekty na koniec, a teraz przyspieszenie. From the darkness of the night, we'll be shining past the brightest light, just like oh, oh, oh. Just like oh, oh, oh. Believing we can spark the break of dawn, we can find the power to be strong, just like oh, oh. Just like oh, 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 oh.
from the darkness of the night. We'll be shining past the brightest light. Just let go. Just let go. Believing we can spark the break of dawn. We can find the power to be strong. Just let go. Just let go. Just let go. That I'm
drops to the ground, just screaming but not making a sound. Yeah, I'm in your head, listen now. Keep trying to kick me out. You thought that you had me down, but look who lost his crown. Oh, I'm in your head, listen now. Keep trying to kick me out. You thought that you had me down, but look who lost his crown. No i skończyłam, moi drodzy. Powiem wam szczerze, że trochę się namęczyłam, dlatego że wieki już nie zmieniałam taksimki, wiecie, w Ugly to Beauty i wyszłam trochę z wprawy, a nie ukrywajmy, że zmienianie simki, która ma, wiecie, specjalnie tutaj na przykład brody, nos i tak dalej, tak zrobione, jest dużo trudniejsze niż tworzenie simki, ale niemniej jednak myślę, że nie wyszło najgorzej. Proszę bardzo, więc tak wygląda Daisy teraz, proszę bardzo. Starałam się zachować ten niebieski, żeby jak najwięcej go było, bo ona w swoich strojach też go miała. Co do kwiatków, nie mam zbyt wielu modów z kwiatkami niestety, więc no nie było tego dużo. No ale to co miałam, to dałam. Ma takie fajne kolorowe paznokcie, w ogóle ostatnio je znalazłam, są świetne. Jak znajdę linka, to oczywiście wam podam, zresztą wszystkie linki będą w opisie, te, które znajdę oczywiście. Dałam jej te włoski, bo one w ogóle mi się bardzo podobają. I do niej mi tutaj idealnie pasują, tak? Ona co prawda tu miała jakąś czapkę, ale nie mam jakichś takich fajnych czapek, żeby jej dać. Tak wygląda z bliska, proszę bardzo. Co do zębów, słuchajcie, to szczerze powiedziawszy, ja mam chyba takiego moda, który dodaje takie krzywe zęby, bo ja właśnie to, bo ja potrzebowałam takie zęby, bo tworzyłam sobie taką simkę specyficzną i nie wiem, czy on mi się teraz nie będzie po prostu wszędzie nakładał, więc nie wiem do końca, jakie ona miała. O, tak pięknie wygląda, co? Dlatego na wszelki wypadek założyłam mi aparat, żeby je wyprostować. No i tak wygląda z bliska, proszę bardzo. Myślę, że nie najgorzej. Więc to jest strój codzienny, proszę bardzo. Starałam się tak troszeczkę te jej cechy zachować, żeby była choć tak podobna. Myślę, że tak z daleka trochę jest, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, tutaj mam oficjalny, tutaj co prawda jest kratka, ale po prostu ta sukieneczka tak mi się podoba, strasznie mi się podoba i bardzo chciałam jej dać i dlatego właśnie wybrałam taką. Zresztą wiecie, no to, że niebieskie, to nie musi być, że cała na niebiesko, tak? Tutaj właśnie ma takie bardziej pomarańczowe usta, też myślę, że fajnie wygląda. Nie malowałam ją jakoś bardzo poza imprezowym, w którym poszalałam, tak? Tutaj jest sportowy, o proszę bardzo, też myślę, że super wygląda, w ogóle bardzo fajne są te getry, podobają mi się. Tutaj do snu, proszę bardzo, taką ma piżamkę z takimi wyciętymi gatkami. No i tutaj już makijażu jej nie dawałam. No i właśnie imprezowy. Tak, tutaj są kwiatki, co prawda nie ma niebieskiego, ale stwierdziłam, że już bez przesady wszędzie nie będę dawać, jest fioletowy, no tak mój ulubiony. Z daleka trochę wygląda, jakby to oczy miała podbite, nie? Ale z bliska, zobaczcie jak pięknie, bardzo mi się podoba. I stwierdziłam, że na imprezę to można poszaleć tak naprawdę. Tak, jest szpileczki, więc myślę, że całkiem fajnie wygląda. Na basen słuchajcie, w końcu je zmieniłam, bo wcześniej dawałam taki żółty, ale stwierdziłam, że nie, no bez przesady, jakoś mi to tak się strasznie gryzło i to zmieniłam. Ja to zresztą w międzyczasie, to jak dobierałam stroje, to pewnie wam trochę powycinam, dlatego że wyjdzie mi bardzo dużo materiału, a to bez sensu, żebyście wiecie, wszystko widzieli, ja zresztą często długo się zastanawiam nad czymś, więc tą część rzeczy pewnie powycinam. Na słoneczną pogodę, proszę bardzo. Bluzeczka, tak, jest kwiatuszki, granatowa, ale niebieski to rozumiem, różne odcienie, granat też tutaj się zalicza, spódniczka i, no i butki. Tutaj tak troszeczkę delikatniej ma usta.
No i ten na zimną pogodę, mega, ona mi się tutaj podoba, po prostu ślicznie wygląda. I jest czerwona, i nie ma niebieskiego, i nie ma kwiatków, ale no po prostu ja nie mogłam się oprzeć, żeby jej tego nie dać. Po prostu wygląda pięknie. Oczywiście według mnie uważam, że to jest najlepszy strój. I tutaj dałam piękne czerwone usta, no bo aż się prosiło, słuchajcie, żeby jej dać. Co do fryzur, słuchajcie, nie zmieniałam, bo na przykład chciałam, nie wiem, do sportowego jej dać. Jakąś kitkę czy coś, ale po prostu z takich maxi smaczy nie mam, a no bez sensu, żebym jej nagle dała, wiecie, włosy alfa, tak, skoro tutaj ma cały czas. Także tak, ten strój mi się bardzo podoba i no jest właśnie, nie jest niebieski w kwiatki, ale myślę, że wygląda po prostu mega fajnie. Także też, moi drodzy, tak wygląda Daisy. Myślę, że nie wyszła najgorzej, biorąc pod uwagę fakt, jak dawno zmieniałam taksinki w ten sposób, ale oczywiście przypominam, że możecie tworzyć dla mnie simów do Ugly to Beauty również Ugly to Beauty, tak, nie wiem co powiedziałam, nieważne. Oczywiście z hashtagiem Kastula, wszystko macie w opisie. Oczywiście też mogą być faceci, dzieci i tak dalej, jak najbardziej. Tak samo oczywiście do mody kontra gra. I słuchajcie, tutaj zapraszam Was do zabawy, byście Wy również przerobili Daisy. Oczywiście, powierzcie ją sobie, przeróbcie i podrzućcie mi zdjęcia na grupę, link macie w opisie. Ja chętnie sobie pooglądam, jak wyszły tutaj wasze przemiany. Oczywiście przypominam, że nie możemy używać, wiecie, gotowych nosów, ust i tak dalej, ani tutaj, wiecie, suwaków, tylko wszystko musimy tutaj sami jakby ciągnąć, dlatego ja też nie dawałam mi, słuchajcie, na przykład na nos takich tych masek, co są takie gotowe, czy na oczy. Mam nawet jakieś takie, wiecie, o, że usta są już gotowe, oczy i tak dalej, ale oczywiście tego nie dawałam, bo nie możemy tutaj dawać, tak? Musimy jakby wszystko robić sami. No wiadomo, że skin już sam w sobie troszeczkę zmienia, no ale no. Skin musi być. Dobrze, moi drodzy, także mam nadzieję, że Daisy Wam się podoba. Oczywiście zapraszam Was do tworzenia simów i do wrzucania też zdjęć na grupę. Żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnych wyzwaniach. Pa, pa!